Witamy Państwa serdecznie w takich nowych, trochę innych realiach. Jest z nami trener gości Tomasz Kaparski, Wigry Chojniczanka 0 do 4. Panie trenerze, jak Pan podsumuje ten mecz? No wynik jest, jakby to powiedzieć, fantastyczny na inaugurację, ale wydaje mi się, że z gry aż tak bardzo dobrze to nie wyglądało. Cieszymy się z tego zwycięstwa, wracamy do domu z 3 punktami i będziemy bardzo szybko odkładać głowę lodem, żeby to zwycięstwo nam pomogło, a nie zaszkodziło. Czymś Pana zaskoczył rywal zespół Wigry? Znaczy, no mieliśmy mało wiedzy na temat ich ostatnich gier, bo mało takowych zagrali, ale no byliśmy przygotowani do tego spotkania, myślę, dobrze. Trochę nie radziliśmy sobie w pierwszej połowie z ich pressingiem, ale no bramka, a potem druga to uspokoiła i potem już drużyna grała spokojnie. Trafione zmiany widzę, panie trenerze. Prawie co zawodnik to gol. No, zdaję sobie sprawę z tego, że rozmawiam z piłkarzami i zdają sobie sprawę, że my mamy bardzo silną kadrę i dobre nastawienie rezerwowych piłkarzy ma nam pomagać w realizacji naszego celu. Wiem, że to pierwsze koty za płoty, dopiero pierwsza kolejka za nami. Jak by Pan podsumował pierwszą kolejkę? Jakieś niespodzianki? Myślę, że po 5., 6. kolejce będzie mówić można o niespodziankach. Te pierwsze mecze są zawsze takie trudne, dziwne i tak naprawdę piłkarze będą wchodzić w ten rytm meczowy, tak jak powiedziałem, po 5., 6. kolejce. To jeszcze inaczej, bo wszyscy zapowiadali ten mecz jako hit kolejki. 4. drużyna poprzedniego sezonu podejmowała 3. Są ciągle 2 zespoły, które będą w tym sezonie również liczyły się o najwyższe cele w walce? Myślę, że tak. Wydaje mi się, że Wigry, patrząc na sam wynik, na pewno tego meczu nie zaliczą do udanego, ale wydaje mi się, że ze struktury gry i z pewnych elementów trener Szulczek może być zadowolony. My jakby obligatoryjnie jesteśmy przypisani do tego szczytnego celu, którym ma być awans do pierwszej ligi. Już na początku może Pan budować pasę, bo w kolejnej, następnej kolejce przyjeżdża Sokół Ostróda, taki zespół, który chyba ma jakiś kryzys na początku rozgrywki. Czy pierwszy mecz mi jakoś nie wyszedł, ale nie nastawiałbym się na to, że to wszystko nam łatwo pójdzie. Od jutra już zaczniemy myśleć na temat tego meczu i postaram się tak ustawić i zmotywować drużynę, żebyśmy zaczęli też także od zwycięstwa u siebie. Ja Panu serdecznie gratuluję, a Państwa zapytam, czy są jakieś pytania do Pana trenera? Rozumiem, że nie ma pytań. Dziękuję. No na pewno można powiedzieć tak, dużo wiatru, mało jakości, takie mam odczucia. Nie tak sobie oczywiście wyobrażaliśmy ten początek. Zaczęliśmy ten mecz dosyć obiecująco, sytuacja Mularczyka, poprzeczka. Byliśmy raczej drużyną, która miała więcej z gry. Natomiast Chojniczanka zdobyła bramkę, popełniamy błędy w polu karnym, brakuje nam tam takiej odpowiedzialności. Broni cała drużyna, to nie jest tylko robota stoperów, bo za tych zawodników innych, którzy biegają, też ktoś odpowiada. Mówię też o pomocnikach i skrzydłowych. Dwa, wychodzimy na tą drugą połowę, bo ta pierwsza była, uważam, wyrównana, nawet z lekkim wskazaniem na nas. Wychodzimy na drugą połowę, próbujemy odrobić straty, znowu dostajemy takiego karnego. No sędzia zagwizdał, nie wiem, taki nijaki, znowu taki miękki, natomiast no, my nie możemy po bramce na 2-0 siąść. To jest jeszcze 20 minut, wystarczy, że strzelimy, nie wiem, pokazała to drużyna Kalisza. Strzelamy bramkę w 88, się robi 2-1, jesteśmy w stanie wyrównać mecz. I na pewno to się musi zmienić, bo w zeszłym sezonie raz na 36 spotkań przegraliśmy różnicą większą niż jedną bramką. Nie przegrywaliśmy tu przed swoimi kibicami, to jest pierwsza porażka, no tu jestem. No jestem zbulwersowany tym, że w takim stosunku. Ja oczywiście przyznam też rację piłkarzom, że nie zasługiwaliśmy aż na taki wymiar kary. Natomiast no, Chojnice pokazały konkrety. W piłkę nożną chodzi o bramki. My w polu coś próbowaliśmy, natomiast nie było tych konkretów w polu karnym przeciwnika. Jakaś jedna niewykorzystana sytuacja, poprzeczka, to jest na pewno za mało. Wiemy, że mierzyliśmy się z klasowym zespołem. Natomiast jeżeli my aspirujemy do czegokolwiek, to musi być tu więcej jakości. My musimy pokazać więcej jakości na boisku. Wiem, że na to stać naszych zawodników, bo oni to pokazywali długimi fragmentami w tym meczu. Natomiast no te bramki dla mnie to no są błędy takie, które są niewyobrażalne. I to przy stanie 0-0 mamy sytuację, przy stanie 1-0 próbujemy, wchodzimy w tą drugą połowę. Mamy swoje gdzieś tam rzuty rożne, nie są to jakieś stuprocentowe, bo trudno o takie sytuacje, jak przeciwnik broni bardzo nisko, a tak było długimi fragmentami na początku drugiej połowy. Natomiast, no co tu mądrego powiedzieć? Przegrywamy mecz 4-0, rywal pokazał dużo klasy,
Zabrakło nam tego charakteru właśnie w końcówce meczu i nie takich Wigier oczekuję i na pewno nie będziemy takich Wigier oglądać w kolejnych meczach, bo jeżeli ja tu będę trenerem, to z tego będą wyciągane konsekwencje. Jeżeli taki mecz by się powtórzy, no to na pewno będą wyciągane z tego konsekwencje wśród piłkarzy. Pojedynczo mamy też materiał wideo i tak dalej. W szatni było dużo męskich słów. Mam nadzieję, że to poskutkuje. Jesteśmy strasznie źli, nie tak to miało wyglądać. Tyle. Macie jakieś pytania? To bardzo zła inauguracja w wykonaniu Wigier, ale pan widzi gdzieś jakieś elementy, które dają panu dużo wiary w to, że zaczniecie punktować w Kaliszu już? No myślę, że nawet, nie wiem, strzelamy bramkę, zamiast poprzeczki wpada dla nas bramka, strzela bramkę Mularczyk, też ten mecz inaczej wygląda, Chojnice się muszą trochę otworzyć, to my prowadzimy, mogło być to później w drugą stronę, że my byśmy wykorzystali jakąś kontrę, może byśmy też dobrze zamknęli środek, a tak, jeżeli straciliśmy tego karnego, też taki, no nie wiem, ciężki, ja byłem daleko, wydawało mi się, że Michał Ozga go nie sfaulował, ale sędzia na pewno widział lepiej, bo był blisko. Natomiast no, jeżeli straciliśmy tą bramkę z karnego, no to już w ogóle musieliśmy ryzykować. Adamek, Zaborski wchodzi dwóch napastników po to, żebyśmy jeszcze ruszyli do przodu, potem zmieniamy obrońcę, dajemy pomocnika, żeby w tym środku mieć więcej tych odbiorów, więcej środek zagęścić, szukaliśmy sposobu. No i oczywiście, że widzę, nie robimy jednego błędu w pierwszej połowie, trafiamy my, prowadzimy do przerwy 1-0 i ten mecz mógł się potoczyć w inną stronę. Natomiast sam fakt tego, że po bramce na 2-0 my nie potrafimy dobrze zareagować, mimo tego, że mieliśmy już i doświadczenie na boisku, mimo tego, że do końca tego meczu próbowaliśmy, szarpaliśmy i Denis Gojko i tak dalej, natomiast no nie było w tym konkretów i my musimy być konkretni w polu karnym przeciwnika. Trener Kafarski powiedział przed chwilą, że zarówno Chojniczanka, jak i Wigry do końca będą walczyły o awans do pierwszej ligi. Był dyplomatą czy nie dzisiaj? Nie, myślę, że trener docenia to, w jaki sposób byliśmy przygotowani do tego meczu. No bo też długimi fragmentami było tak, że kontrolowaliśmy mimo wszystko te wydarzenia. Szczególnie mówię o pierwszej połowie, nawet mówię do rzutu karnego. Gdybyśmy tak naprawdę wycięli bramkę na 1-0, no to do tej 65, 70 minuty tak naprawdę ten mecz był strasznie wyrównany. I myślę, że trener mówił po prostu szczerze. Ja natomiast od siebie dodam, że tak, nas oczywiście, że stać na lepsze wyniki, trudno o gorsze. Nas oczywiście, że stać na lepsze punktowanie i na to, żeby do tej czołówki dobijać. Natomiast no, nie możemy tak funkcjonować jak dzisiaj w tych niektórych sytuacjach. I ostatnie pytanie, bo kibice Suwalskiej Wigier dzisiaj w pana kadrze nie zobaczyli kilku znanych twarzy, na które no, czekali w tym sezonie. A kogo konkretnie chodzi? No chodzi między innymi o takiego wysokiego napastnika. Generalnie wszyscy ci zawodnicy albo wracają po urazach, albo mają jeszcze drobne urazy. Michał Żebrakowski no, ma jedną rzecz, którą musi jeszcze lekarz sprawdzić, bo nie może być tak, że zawodnik dwa dni trenuje, trzy dni go boli, dwa dni trenuje, trzy dni go boli. A tak to wyglądało w jego przypadku. Oczywiście był szykowany do meczu, ale wczoraj na treningu powiedział, że nie ma szans. Także musi jechać na jeszcze jedną konsultację. Robert Bartczak był po więzadłach, już dostawał szansę w sparingach, natomiast też no to kolano nie jest jeszcze na tyle gotowe, on nie czuje się komfortowo. Rafał Grzelak też walczył z urazami, grał tak na pół gwizdka, trenował na pół gwizdka, w sensie takim, że gdzieś tam cały czas się doleczał i no niestety ten jego uraz się gdzieś tam pogłębił. No to akurat jest jeszcze sprawa dokumentów niezałatwiona, bo on jest spoza Unii, trzeba załatwić dokumenty, a to jest proces, który jest niezależny od klubu czy od nas i on po prostu trwa. Augusto już wcześniej było to załatwiane. Mam nadzieję, że Kosei jak najszybciej do nas dołączy. Czy kogoś pominąłem? Chyba wszystko. Czy państwo mają jakieś pytania jeszcze? Chyba nie. Przepraszam, że trzeba było tak długo czekać, ale no mieliśmy w szatni dosyć długą i ważną rozmowę, bo to ma być coś, co na przyszłość pozwoli nam zmienić oblicze tych spotkań.